Wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii Gry za darmo. Wczoraj informowałem o grze, która nazywa się Mutant Year Zero, czyli podobno bardzo, bardzo, bardzo fajna gierka, która ma wiele różnych elementów, różnych gier, nawet walki turowe, RPG i tak dalej, i tak dalej. Napisaliście, że naprawdę świetna gierka. No i to jest teraz dziś w odcinku druga gra, która jest za darmo do 22 sierpnia. Możecie dodać Mutant Year Zero oraz Hyper Light Drifter, czyli dziś właśnie o tej grze Hyper Light Drifter. Tak naprawdę, jak zwykle, nic nie wiem o tej grze, ale po prostu wam ją pokażę, delikatnie zagram i tylko poinformuję, że za tydzień będzie gra, która bardzo mnie będzie ciekawić i w którą chyba zagram wreszcie dłużej, jeżeli chodzi o te gry za darmo na Epic Games Store. Przypominam, Epic Games Store moim zdaniem warto mieć, bo dają fajne, ciekawe gierki za free. No może nie są jakieś to nieprawdopodobne gierki, ale ała, boli palec. Myślę, że nic się nie stanie, jak po prostu sobie zapiszemy do biblioteki, a kiedyś będziemy chcieli sobie zagrać. Czyli teraz Hyper Light Drifter. No to uruchamiamy. Jest to zręcznościowe RPG odwołujące się do tradycji 8- i 16-bitowych konsolowych produkcji tego typu. Grę opracowało studio Heart Machine. Akcja toczy się... O, padzik. Jestem przygotowany. Dobra, no to... New game. Na razie nowicjusz. Zobaczymy. Chcę po prostu tylko zobaczyć. Enter name. No to... Faja. What the... Aha, tak to trzeba. Dobra. Fa... Ja... No i co? Chcę zaakceptować. Trochę dziwnie mi się to... B, C, D, F, G, H. Chyba coś mi się popieprzyło. Dobra, to będę faja z X. Trudno się mówi. Początek oczywiście niezbyt udany gry, bo źle podpisałem swój nick, ale zobaczymy za chwilę, jak ta gra się prezentuje. A więc akcja toczy się w uniwersum fantasy wzbogaconym elementami science fiction. Tworzy to ciekawą mieszankę, w której z jednej strony mamy rycerzy, zamki, a z drugiej co chwila natykamy się na relikty znacznie bardziej zaawansowanej cywilizacji, która pozostawiła po sobie roboty oraz inne działające urządzenia. Gracze wcielają się w jednego z wędrowców, czyli ludzi podróżujących po świecie, poszukujących cennych technologii. Nasz bohater... Za głośno zapewne. Dobra, trudno. Nasz bohater cierpi na nieuleczalną chorobę i jego jedyna nadzieja w odnalezieniu lekarstwa staje się wędrówką do niebezpiecznej krainy, którą omijają wszyscy inni w tym fachu. No zobaczymy. Czyli co, ja jestem tym kolem? Aha, on jest chory. Strasznie chory. Wręcz zabija swoją chorobę mieczem. A nie! To nie choroba, to po prostu taka dziwna kraina. Roboty. Wręcz no dosyć straszne. Ale cóż się stało? Chyba Thanos pstryknął palcem. Dobra, oglądamy, co się dzieje dalej. Pies!
No i jestem z psem. Pies jest taki też trochę dziwny, jakimś... No cóż, niby gra odwołuje się do tradycji 8- i 16-bitowych konsolowych produkcji tego typu, ale no tutaj jest to tak dosyć ciekawie zrobione. Zacznie się gra. Czasami właśnie w grach tak jest, że na początku to intro informujące o tym, co się dzieje, jest dosyć długie. No i tu chyba wreszcie rozpoczynamy swoją przygodę przy ognisku. Tak jest, to ja chodzę. Uj, zimno mi jest, zimno. Dobra, więc co, idziemy tam? Nie da się. Tam? Nie da się. Tam da się. Zapewne możemy coś zbierać. O, co to było? Aha, czyli mieczykiem rozwalamy kwiaty. Ale ja chcę to wziąć. Wziąłem chyba. Dobra, tu mamy... Ale nie wiem, co to jest. Chyba... Just to help? LB. Aha, żeby się uleczyć. Na razie nie chcemy się leczyć. Ciekawe, czy mogę non-stop? Nie mogę non-stop. Dobra. Use to help. Dobra. Trochę nie wiem, o co tu chodzi. To jest moja pierwsza próba zagrania w tą grę. Ten robocik biegający koło mnie, można powiedzieć, chcę, żebym... Może tutaj? Nie. Już? Czekajcie. Aha. Dobra, udało się. Czyli robocik włączył windę. Coś już zaczynam jarzyć. Na razie nic w zasadzie. Jeszcze przez chwilkę, jeżeli wy macie ochotę, tutaj nie wjeżdżam do góry, pograć w tą grę, no to jest do osiągnięcia do 22. I co, znowu? Nie. A, już jarzę, czyli mogę przeskakiwać. Aha, czyli można powiedzieć robocik wiele mi pomaga. Dobra, mamy pierwszego wroga. Ojojojoj! Dosyć był taki brutalny. Dobra. Zobaczmy, co tu jest. Aha, mamy mostek. Press Y, ale ja tu nie mam. A mam. Nie press Y. Dobra, otworzyłem drzwi. No i tak to się prezentuje. Chyba nie będę już dłużej grał. O, czyżby jakiś robot... Broń? No, ja chcę broń. Jak mam zmienić bronię? Jest broń! Wow! LT... Aim? Przepraszam, LT shot. No fajnie, no cóż. No!
Słuchajcie, cóż mogę powiedzieć? Gra się fajnie, wręcz nie chcę odchodzić od tej gry. I chyba sobie dziś w nią pogram tak dla jej. A czy wy pogracie w nią, to już jest wasza decyzja. Przypominam, za 6 dni bardzo ciekawa gierka znowu w Epic Game Store. Oczywiście nie tylko Epic Game Store gry za darmo pokazuje, ale Epic Game Store tych gier za darmo daje sporo i chyba ciekawych. Co sądzicie na temat tej gry? Napiszcie w komentarzu. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.